Staram się oszczędzać głos, ponieważ mam zapalenie gardła, ale chciałam z Wami porozmawiać, bo mam dzisiaj szczególny dzień w całym roku, jeżeli chodzi o mnie, bo dzisiaj są moje urodziny i to 34. Matko, faktycznie musiałam przeliczyć na szybko w pamięci, czy dobrze liczę. Tak, 34. I tak z jednej strony widzę, wiecie, coraz więcej, a to zmarszczek, a to tutaj by pasowało poprawić. Nie, no oczywiście żartuję. Chciałam z Wami pogadać, ponieważ wiecie co? Wróciłam z trasy. Dzisiaj świętowałam w trasie. I zawsze nachodzi mi taka refleksja, wiecie, to już 34 lata mijają i wiele się wydarzyło w moim życiu. A ostatnio to taki rollercoaster. O 180 stopni zmieniło się wszystko, ponieważ można powiedzieć, że zmieniłam etat w pracy. Jestem teraz więcej w biurze niż w prasie. Z czego się oczywiście bardzo cieszę, ponieważ myślałam, że będę tęsknić za Kierą, a jednak ja tęsknię za synkiem, który teraz właśnie sobie tam drzemie. Bo jestem z nim o wiele, wiele częściej niż byłam i to mi rekompensuje wszystko, wiecie? To, że mam urodziny i to, że zmieniłam swoje życie w ostatnich miesiącach, uświadomiło mi, jak szybko to życie naprawdę mija i ja to wiedziałam zawsze, ale jeszcze niedawno miałam 30 lat, jeszcze niedawno, wiecie, miałam taki brzuszek, a teraz już prawie pyskujący syneczek tam sobie śpi, ma prawie 4 lata, także naprawdę bardzo szybko miałam te chwile i w gruncie rzeczy życzyłabym sobie dzisiaj pod te urodziny właśnie, żeby te chwile łapać, wiecie? Żeby przede wszystkim, żeby być zdrowym, bo kiedy jest się zdrowym, to ma się wszystko. Życzyłabym sobie więcej kontaktu z naturą, bo wiecie co? Natura bardzo ładuje moje akumulatory, dlatego może przeprowadziłam się na wieś. Miałam babcię na wsi i z miasta bardzo często, jak jeździłyśmy do babci, to były najlepsze momenty mojego dziecięcego życia, więc ja do natury zawsze lgnęłam, po prostu uwielbiam wiosnę i cieszę się, że wiosna niedługo zawita w naszych progach. Cieszę się, że mam teraz więcej czasu na to, żeby w ogóle takie spacery robić, takie wypady, wiecie, których nie robiłam do tej pory ze względu na pracę. Nie można porównywać wypad trackerski w pracy do jakichś hal czy magazynów z takim spacerem po lesie czy na łąkach. Także to, że zmieniłam swoje życie, to sprawiło, że jestem bardziej szczęśliwa teraz niż byłam. Jestem mniej zapracowana, bardziej wyspana i przede wszystkim szczęśliwsza ze względu na to, że jestem z moim synkiem. I powiem Wam, że właśnie jeżeli mogłabym sobie życzyć czegoś więcej, to chyba tego, żeby mieć więcej takich momentów, które zatrzymują się w mojej głowie, które zapamiętuję na całe życie. Więcej takich spotkań z rodziną, więcej tego śmiechu dzieci, więcej moich pogawędek z moją szurniętą siostrą, z którą zawsze jak się widzę, to jest kupa śmiechu. Jednocześnie bardzo dziękuję Wam, że ze mną jesteście już od kilku dobrych lat. Cieszę się za każde miłe słowo, spotkanie z Wami. Cieszę się, że i w tym roku będzie wiele możliwości, żeby Was widzieć, żeby się z Wami spotkać. Cieszę się, że jest kilka osób, które po prostu, wiecie co, to jakoś przywracają mi wiarę w człowieka, wiecie, bo ja od naprawdę szkoły podstawowej, czy od gimnazjum walczę z taką pewnością siebie i ja nie do końca jeszcze czuję się pewnie, że tak powiem, sama w swojej skórze. I cieszę się, że są tacy ludzie, którzy mi tak tej wiary dodają. Także dziękuję, nie wiem, Arturowi, dziękuję Mirkowi. Mirek, ty jesteś pierwszy we wszystkich moich komentarzach tutaj pod każdym filmem. To praktycznie ty jesteś numerem jeden. Dziękuję przede wszystkim też tym, którzy wspierają mnie na Instagramie. Dziękuję tym, którzy i poza Instagramem mnie wspierają. Rodzina i przyjaciele to dla mnie priorytet, dlatego to jest dla mnie najważniejsze teraz, najważniejszy cel. Zwolnić tempo, pobyć tu, gdzie byłam rzadko do tej pory. To, że jestem teraz na miejscu, kosztowało mi, wiecie co, trochę dużo pracy nad przeorganizowaniem swojej rzeczywistości, odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Przez 8 lat byłam trackerem, a teraz jestem skoczkiem, więc to robi różnicę, że teraz nagle jestem kobietą na pełen etat tutaj w domu praktycznie. Musiałam się zorganizować. I myślę, że mi się to w końcu udało, dlatego czuję się, że mam więcej energii w sobie niż miałam jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu. No, 34 lata. Pamiętam, jak moi rodzice mieli 35 lat i mi się wydawało, że oni już tacy starzy są.
Wiecie co? Pomyślawszy sobie, że ja 34 lata temu przyszłam na świat, myślę, że z każdym kolejnym rokiem lubię siebie coraz bardziej. Ze względu na to, że człowiek układa sobie w głowie właśnie, wiecie co, najpoważniejsze wartości. Nie zamieniłabym chyba siebie na taką 20-letnią Kaśkę, chociaż może pod względem wyglądu to i owszem, żartuję oczywiście. Mówi się, że kobieta jest jak wino, wiecie? I ja podpisuję się pod tym obiema rękami. Podpisuję się pod tym, ponieważ kobieta dojrzewa, jest pewniejsza siebie faktycznie, umie o siebie zadbać, jest ogarnięta życiowo, są od tego odchyły, ale to jak ze wszystkim. I naprawdę cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. I tyle, bo nie mogę się rozgadywać ze względu na zapalenie gardła. Także dziękuję Wam za wszystkie życzenia, które mi wysłaliście, powiedzieliście. Nie do wszystkich dobiłam, bo jest masa miejsc, w których mi je wysłaliście i ja jeszcze, że tak powiem, miałam mało czasu, żeby to wszystko odczytać. Ale naprawdę za wszystkie bardzo dziękuję. Jesteście wielcy i dajecie mi kopa motywacyjnego, żebym robiła dalej to, co robię i żeby w ogóle mieć energię, wiecie co, żeby wstawać rano z łóżka. Największą moją motywacją jest oczywiście synek, ale przede wszystkim, jeżeli Twoja praca przynosi Ci satysfakcję i zadowolenie, to chyba nie ma nic lepszego, nie? Ja tak czuję właśnie z Wami. Także dzięki wielkie, pozdrawiam i mam nadzieję, że przy kolejnym vlogu będę już miała normalny głos, bo nie mogę, rano nie mogłam nic powiedzieć, a teraz nie mogę nawet wyrężać głosu, bo mi zanika. Dobra, kończę. Jeszcze raz dziękuję Wam i cieszę się, że ze mną jesteście, bądźcie tutaj i dalej motywujcie. Happy birthday to me. Do zobaczenia, moi drodzy.